Czym według Pani jest sukces? No nie umiem. No jak ktoś, jak to powiedzieć, jak ktoś wykona dobrego, ciekawego, to uważam, że to jest sukces. A czym jest Pani sukces? Mój, że jestem silna. Największym sukcesem to jest chyba rodzina i zadowolenie z życia, nie? Według mnie, nie? Rozumiem. Dla innego sukces może mieć pieniądze, nie? No, różnie to bywa. Sukces? Tak. To coś pięknego. No, tak trochę. Za krótko trochę. Za krótko? A co jeszcze chciała Pani wiedzieć? A na przykład czym jest Pana sukces? Moim sukcesem? Mhm. Trudno mi powiedzieć, chyba całe moje życie. W tym momencie to chyba najlepsze oceny, nie? Powiedzmy, dla Ciebie. Jakaś świadomość czegoś, że coś się dobrze wykonało. Racja. I dla Ciebie? No, jakiś w przyszłości osiągnąć sukces w pracy, czy... No i właśnie tu pytam, czym jest ten sukces, jak powiedziałeś, w pracy? No, żeby zarabiać dużo pieniędzy, nie martwić się o to, czy się ma za co jedzenie kupić. Nasze sukcesy to pewnie zakończenie szkoły i dalsze plany na przyszłość. To samo. A kogo dziewczyny uważają za człowieka sukcesu? Rodziców uważam za ludzi sukcesu. Dlaczego? I dali radę z nami. Tak, mają wiele cierpliwości i dobre podejście. Rodzina i moje dzieci. A kim jest dla Pani człowiek sukcesu? No człowiek spełniony, na pewno. Tak mi się wydaje. Czyli Pani jest spełnioną osobą? Tak, jak najbardziej, w 100%. Dom, rodzina, dzieci, praca. No i spełnianie takich niewielkich, ale swoich marzeń.